Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy czwartek, to jest już 16 sierpnia. Właśnie przed chwilą z kolegą Maciejem skończyliśmy przeporządkowywać gołębie do zegara. Zegar to oczywiście firma AMC SK, który będzie tutaj w oddziale obsługiwał loty gołębi z tego właśnie naszego gołębnika. Dzisiaj mieliśmy 49 sztuk gołębi, które widzieliśmy ostatnio, wróciły właśnie z tego lotu, kiedy obserwowaliśmy tu wszystko. Wczoraj co był ten lot? Przedwczoraj, przepraszam. Wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj on był, 15. Nie, wczoraj. Wczoraj był, jo, wczoraj ten lot był. Nam się już gubi trochę. 15. To... O, widzimy, kolega przyszedł. Będziemy teraz te gołębie będziemy teraz tutaj koszować. Mamy taki, robimy im króciutki. One w niedzielę będą leciały w tutaj oddziale Gdynia 059. Trening taki, ale trening też sobie tutaj rejestrowany. Odbijemy je sobie jeszcze na systemie, bo mamy także i na systemie będą odbijane, i na zegarze. Ale sobie chcemy zobaczyć je wszystkie teraz. 55 km. Tak, Choczewko miejscowość, planuje Maciek jutro z nimi jechać o godzinie 5.50. Pojadą te gołębie z małego gołębika, tamtych nie ruszamy, bo to za dużo stado by było latało, a tu już zaczynają dzisiaj... Wyło już, są pokazy airshow, tak? Te samoloty, czyli tamtych gołębi nie ruszamy do poniedziałku. Wywozimy nasze gołębie tutaj z kolegami, akurat też Zbyszek. Przywiezie tu jeszcze kilku hodowców. Bo będą właśnie, wykorzystujemy właśnie kurs, że będą trenowane te gołębie. Tak. I mówię, taki ostatni trening przed lotem konkursowym. I później ten lot konkursowy w niedzielę. Pierwszy lot to jest miejscowość Bobolice. 125 czy 135 km, coś takiego. No tam mamy wpisane w każdym razie na stronie internetowej oddziału 059. On jest umieszczony, te dane. I my sobie wtedy będziemy też tutaj, przyjedziemy w niedzielę oglądać, jak te gołębie przylatują. Natomiast teraz bierzemy się za koszowanie. Rozpoczynamy koszowanie, mamy te gołębie już połapane. Weź tam, koledzy, koinni. To może najpierw, nim zaczniemy my koszować, to właśnie tamte gołębie najpierw wstawimy. O. A zobaczmy, my tu sobie tutaj będziemy teraz tu za chwilkę na tym stanowisku tutaj je koszować. No i rozpoczynamy koszowanie. Pierwszy gołąb, którego kolega Maciek wziął do ręki, jest to gołąb o numerze 237 z hodowli Roberta Zguda. Zgadza się tam wszystko? Tak, on jest tutaj. O, będzie do tego kosza i za chwilę zostanie tam przeniesiony. Mamy trzy kosze, to jest 49 sztuk, tak po 16-17 gołębi. W dwóch koszach jest po 16, a w jednym 17. Drugi gołąb to jest 7228 Jerzego Kostorza i Ryszarda Żółkiewicza. No, musieliśmy dzisiaj też zrobić coś takiego, że obrączki zmieniliśmy wszystkie na nowe z tego powodu, że żeby zabezpieczyć te obrączki przed kradzieżą, one posiadają swój niepowtarzalny kod. Kod ten tutaj, który mamy założony na wspólny gołębnik, jest 3099 arka koniecznego. Kod jest po prostu tylko dlatego unikatowy i musieliśmy wziąć takie bez kodu i one dopiero dostaną pierwszy raz ten kod nadany niejako podczas koszowania na matce tam w oddziale, dlatego żeby to wykluczyć kradzieże, ewentualne odzyskiwanie tipesów. No, producent może on tylko ten zdjąć. To jest 241 z hodowli Roberta Zguda. I tak sobie te gołębki za chwilę wszystkie zakoszujemy. No, mieliśmy pierwotnie 51 sztuk. No, na tym ostatnim locie to był już lot numer 3. Dwa gołębie nam nie doszły. No, może jeszcze kiedyś dojdą, zobaczymy. No, póki co mamy piątego gołębia, 51-59 z hodowli Janusza Szalkowskiego. Musimy tu wszystko sprawdzić dokładnie, żeby nie było żadnego pomyłki, błędu na tych nowych obrączkach. O. Ale mamy czasu, także jutro się postaram tutaj rano. 17.069 Tomasza Rumińskiego, gołąb 0326. To jest numer oddziału z Torunia. O. I tak będziemy teraz te wszystkie gołębie tutaj pomału koszować. Może nie będziemy wszystkich filmować, po prostu na koniec, kiedy zakoszujemy, zobaczymy ilość, wyślemy na serwer i będziemy sobie mogli ten. To jest 18548 053, to jest Zbyszka Oleksiaka gołąb. No, ostatnio z tych lotu, ostatniego tego 152 km miejscowości Sianów Kłos. Tam, to nie proszę, to nie jest żadna moja rodzinna miejscowość, ja nie jestem związany, po prostu przypadkowo nazwa taka, ale tam właśnie dwa pierwsze gołębie. Specjalnie to wybrałem, myślałem, tak, że to twoja miejscowość. Mają tych rodzinny, nie? No. I ten, i Zbyszek Oleksiak miał dwa pierwsze gołębie. No właśnie zakończyliśmy skoszowanie, 49 gołębi, tyle ile powinno być, zostało zakoszowanych. Teraz tutaj właśnie kliknę klawisz zakończ koszowanie, zamykamy. Wysyłamy na serwer i za chwilkę będziemy na stronie internetowej, tej naszej tutaj, bo pokażę ją od razu przy okazji może.
O, zobaczmy sobie. No, gołębie były. Myślę, że ten lot 55 km nie zaszkodzi. Są koledzy tutaj z oddziału, inni robią też. Te gołębie już troszeczkę przeleciały, mają za sobą troszeczkę już zrobiony. O, tutaj nasze gołębniki wchodzimy i za chwilkę tutaj sobie wybierzemy NG kosakowo, wybieramy. To jest taka rubryczka loty i sobie zobaczymy, mamy o choczewko lot numer 4, 55 km i tutaj jest cała lista gołębi, które zostały zakoszowane. Tam wkładają, to pójdziemy sobie zobaczyć przy okazji. Te gołębie będą leciały tutaj 40 dni zakoszowane, to koledzy na pewno nie mają, może tam treningowo zegary uruchomili, ale sobie tutaj popatrzymy. Także tych gołębi trochę pojedzie na ten trening. O, te klatki, które są zamknięte, już są wszystkie wypełnione, tak? Nasze gdzie są, w których? Gdzieś tutaj w trzech. Widzimy, w tych klatkach jest też mało tych gołębi, bo nie ma żadnych wielkich ilości. Uważajcie, żeby głowy żadnemu nie przyciąć. Jest bardzo łatwo zrobić. O! Uwaga, uwaga, te, bo głowy mają tam. Dobra. O. Także jutro lot choczewko. Ty, Maciek, pojedziesz wcześniej, my się będziemy kontaktować. Także na razie to tyle. Do zobaczenia i zachęcamy do obserwowania u nas na stronie przylotu tych gołębi.